Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Speedruna 5.0, gdzie gram na 5 minut i komentuję ruchy. Celem jest zrobienie 2600 rankingu. Zaczynałem z 1000 i szukam sobie przeciwnika. Ustawiłem sobie oczywiście takie ramy rankingowe, żeby grać z lepszymi od siebie lub równymi, żeby ten ranking miał szansę lecieć do góry jak najszybciej. No i dobra, mamy D4, skoczek F6, skoczek F3, jak to u mnie bywa, G6 i goniec G7, bardzo to polecam. Mamy tutaj takie londonowate systemy, robimy sobie roszadę, D6, wyprowadzamy pionka. Przeciwnicy już są coraz bardziej wymagający, skoczek na D7. Tutaj zagramy wieżą E8, będę chciał zagrać tak, ale nie teraz, bo tu grozi pułapka, więc trzeba coś zrobić z hetmanem. Może najpierw wyprowadzimy sobie tutaj gońca za chwilę na B7, taki będzie plan. Przeciwnik może zagrać C4, skoczek C3, o właśnie, posunięcie A4. Jak zagram tu, to dostanę plombę tak, więc od razu zagramy też przeciwko niemu i niech to będzie ruch A5. No i teraz w sumie można C6 kombinować, można w sumie też C5, to nie, bo tu pole B5 się bardzo osłabi. Raczej B6 mam w planach, chyba że przeciwnik zagra skoczkiem, zasłoni hetmana, to wtedy zagram od razu E5. Tak sobie to szybko kalkuluję. Z drugiej strony też ciekawym ruchem pewnie będzie takie posunięcie. Tak, myślę, że tak zagramy, czy nie tak zagramy, bo chodzi o to, że jak zagram tu, goniec odejdzie, mam skoczka na B4 fajnego. Jak on zagra tak, to ja zawsze skoczkiem zagram. Dobra, niech będzie tu i zagram na spokojnie C6, chociaż E4 może mnie wystraszyć, ale to już inny charakter pozycji. C6, nie wpuszczamy na B5 nic, jak C4 to skoczek fajnie się tam się pojawi. A już jest opcja zagrania E5. Dokładnie, gramy od razu E5, tu po wybiciu nic nie ma, bo jeszcze goniec broni, więc się wszystko dobrze trzyma. No i skoczek na D5 sobie stoi bardzo fajnie. Myślę, że taki ruch właśnie jest. Hetman E7 bronimy. Tutaj bronimy mocno na E5. Na to trzeba zwracać na pewno uwagę. E4 nie działa, bo tu goniec będzie chciał mocno straszyć. Jasne. Tu myślę, że zagramy sobie F5. Możliwość na pewno E4 będzie jakaś tam przeze mnie... Znaczy będę chciał tam zagrać. Chociaż F4 wygląda też ciekawie, żeby zablokować tutaj przeciwnika. To wygląda bardzo ciekawie. Ja od razu zagram chyba tak, no bo po wybiciu wybijam tutaj, goniec jest zamknięty, a na tym mi zależy. Skoczek D5 według mnie czuje się tutaj bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli E4, no właśnie, no to tutaj sobie tym skoczkiem uciekamy. Myślę, że tutaj... Nie, tu nie mogę, bo stracę finalnie figurę. Bicie, bicie i hetman B3. Wracamy skoczkiem na F6. Tu się to trzyma, skoczek... Aj, tego nie widziałem. Taktycznie mnie załatwił. No dobra, muszę odbić i tutaj widełki. No muszę wracać. On tu, ja tu, tu i tu. Finalnie mam, co? Pionka mniej. On tego pionka weźmie, ja tego. Pionek mniej, faktycznie. No jeżeli tak zagrasz, no to tutaj. Tutaj z taktyką coś jest u mnie ostatnio nie tak. Skoczek zagrał fajnie. Jak zagram tu H6, on wejdzie tu, nic nie ma. Gram H6. Jeżeli szach, to gram tu. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. A skoczek... Aha, skoczek może sobie tutaj zatańczyć. No jasne. Okej. No właśnie, tutaj jeszcze G6 osłabione. Okej, zagrajmy tak, żeby tu mieć pieczę nad gońcem po ewentualnym wybiciu na F4, to strzałka tutaj, no jeżeli tu, no to oczywiście tą wieżą. I teraz tak, no pionek mniej niestety. Nic na to nie poradzę. Skoczek H5, no trzeba bronić. Aha, mogłem tędy też zagrać, przecież wieża broniła i na E5 się władować. Troszkę za szybko, ale dobra, goniec na E5 to jest mój plan. Okej, taki standardowy, żeby zablokować. Jeszcze się zastanawiam. Tak, poszło. Może tutaj dać szacha, bicie, bicie różnopolowe gońce. To też jest jakaś szansa, bo tam się nie dorwę do przeciwnika. Dobra, dam szacha, on raczej nie wróci. Nie może, znaczy może wrócić. Szach jeden nic nie daje, ale skoczek na zawsze tu będzie dobrze stał. Znaczy teraz po wybiciu to właśnie upatruję nadziei w jakimś takim ruchu i wieża F3, ewentualnie właśnie w jakimś tam poświęceniu ciekawym. Myślę, że...
bo tutaj wieża D7 będzie chciała wjechać. Może coś takiego, żeby przypilnować D7. Hetman może na G5 z jakąś tam opcją ciekawą, siatką matową. Niech będzie tak i wieża F7, pilnujemy pola D7. Tutaj jakiś przełom by się przydał, to chociaż ciężko o przełom. Finalnie patrząc na to, że mam pionka mniej, to nie jest chyba aż tak tragicznie. Nawet bym powiedział, że jest całkiem w porządku. Całkiem w porządku, tylko że właśnie brakuje mi tu poświęceń. Może coś takiego i przejście pionkiem do góry. Tutaj coś w tym stylu trzeba będzie podziałać. Dokładnie jeszcze nie wiem jak. Tutaj może tak. Bo teraz tutaj tak nie można, a teraz jakaś opcja G5 i G4, H5, G5, G4. No coś takiego. Dokładnie. Tutaj się nic nie dzieje, on będzie chciał wejść tutaj. Ja myślę, że zagramy tak, bo jeżeli on zagra tu, to my tu, jak on zbije, to będzie mógł zbić. No dobra, jak on się zajmie tym pionkiem, no to też zajmie mu to czas. No właśnie, tutaj czas jest bardzo ważny również. Myślę, że ten plan H5, G5 i G4 trzeba realizować. Przeciwnik, tutaj mam bezpiecznego króla, tu jest ok. Dobra, idziemy tak. No, innego planu nie widzę. Muszę w ten sposób grać. Okej, tutaj jest atak na wieżę. Muszę tutaj, żeby pilnować D7 cały czas. I tak celować. No, goniec tutaj będzie mu się musiał. O, wow! Ale mnie załatwił! I to jest ten szok. Słuchajcie, ale oni grają w te szachy. Nie widziałem. No, przegrywam, bo muszę zbić. On daje mi szacha, zasłaniam się i jest mat na F8. No, dam mu tę przyjemność. Ale ładnie to zagrał. Spróbuję rewanż. No, bo taki już jestem, że muszę spróbować po przegranej z tym samym zawodnikiem. Ale no, jeżeli nie, no to szukamy sobie kolejnego. Ale mnie załatwił. Wow. O, no na 5 minut będzie więcej tych porażek prawdopodobnie, ale tutaj tego kompletnie nie widziałem. Piękna kombinacja. Przepiękna kombinacja. No w ogóle nie doceniłem, że goniec tutaj fajnie atakuje. Wow. Nieźle. No, czekamy na kolejnego przeciwnika. Ale mnie pięknie załatwił. No dobrze. 2291. Są tutaj przeciwnicy na wysokim już poziomie. D4, D5, jest bicie, ok. Skoczek na F3 w takim układzie. Posunięcie A6. No to ja lubię sobie zagrać w ten sposób, żeby tutaj gambitowo to wyszło. I A4 od razu będziemy podgryzać tego pionka. Goniec tutaj, jasne. No niech będzie tak. Po B4 może tak zagramy. Bardzo lubię oddawać tutaj pionki za cenę rozwoju, więc po biciu na E4 zbiję po prostu na C4. Lubię w ten sposób grać i myślę, że ciężko będzie mi się z tego odzwyczaić, chociaż no to wszystko zależy też z jakim przeciwnikiem gramy. No ale dobra, to mniejsza z tym. Tutaj jest wybicie, szybka roszada, wieża E1, próba dojścia do D5. Tak zagramy, a on może od razu tutaj zagrać. No to trzeba będzie to wybić, nie będzie wyjścia. Tutaj się pojawia. O dobra, idziemy tak i będzie opcja zbicia. Więc goniec będzie musiał teraz wrócić. Nie będzie musiał wrócić. Ale mogę chyba tak zrobić. On zbije tu i ja zbiję tu. I odzyskuję pionka. Niespodzianka. Niespodzianka teraz po mojej stronie. Co ja zrobiłem? Podstawiłem. Przecież tu jest bicie. Ajajajajaj, no muszę tutaj. Ale się porobiło. Czy tyle porażek będzie? Dobra, szukam poświęceń jakichś tutaj mocnych. Tak, chyba muszę zagrać. Kolejna figura w plecy. No dobra, D5. No ale on powinien zrobić roszadę prawdopodobnie. Ojejku! Podstawiłem wieżę! Co się, Krzysztof, dzieje? Co się dzieje w ogóle?
Masakra. Nie wiem, co się dzieje. Tu też nic nie daje, bo się zasłoni hetmanem. Masakra. Czy ja tutaj mam szansę na cokolwiek, cokolwiek? Ale pooddawałem materiału. No tak, on tu będzie próbował mnie czyścić. No zbije pionka, jest po zawodach. Zbije pionkę, jeszcze mam taką opcję. Fu, żadnych opcji jeszcze po tym ruchu, wow. Wracam. Ojejku, ojejku, tu jeszcze podstawka. No dobra, jak już leci wszystko, to leci. No tutaj nie mam szans. Ła, druga porażka. No oczywiście spróbujemy rewanż. No nie ma rewanżu. Ależ pograłem, ależ pograłem. Liczę tutaj na jakiś porządny hejt, żeby się zmobilizować. Znaczy hejt po porażkach, no nieważne. No dobra, nie można się poddać przecież, no ale dwie porażki z rzędu tak w ogóle bez sensu. Szczególnie ta partia, teraz druga. Ta kombinacja to była przepiękna. To nawet aż było miło przegrać, ale teraz... No dobra, gambit hetmański, lecimy. Co tu się wyrabia w ogóle? Jak ty chcesz dojść do 2600? No 5 minut, no dobra. Gramy goniec G5. Nie poddajemy się. No tutaj strzałkę robię od razu, tak? I E3. Goniec na B4, no to hetman C2. Tu zresztą, a może hetman B3 teraz, w sumie bez znaczenia chyba większego. No i gramy. Końcówkę chcesz grać? No dobrze, zagramy C5, zbijemy tutaj i gramy B4, B5 szybko. Jak najszybciej tylko można. Chyba to się uda. Ze względu na to, że te figury nie są wyprowadzone, A6 nie będzie działać, idę tak, A6 nie działa, bo gram tu. Więc zdążymy zagrać B5 i to będzie dla nas bardzo, bardzo dobry układ. I B5, ok, bo potem mam B4 kolejne, te pionki już zrobiły swoją robotę. Ależ napodstawiałem tam tych figur. No dobra, bijemy tutaj oczywiście, chociaż B6 było ciekawe. Dobra, B5. Tu i tak jest opcja bardzo fajna takiego ruchu, żeby zgnieść tutaj przeciwnika. Jeszcze mam też ciekawą opcję tutaj. W ogóle chyba nie zawaham się jej użyć, żeby tu spróbować zbić ewentualnie. Nie mówię, że to jest dobre do końca, ale no już postraszyć trzeba. No, ten ruch nie jest najlepszy, wiecie dlaczego, moi drodzy? Raz, że mogę wejść tu. Raz, że mogę zagrać B5 i osłabić mu pionka. No tak zagram w ogóle, nie ma się nad czym zastanawiać. No okej, okay. No i co? Osłabiłeś sobie tutaj tego pionka, którego ja wezmę. Teraz mogę zbić bezkarnie tu, zagrać tak. Wezmę tego gońca, słuchajcie. Zagramy na różne polaki i B6. Tu się pojawi goniec albo skoczek. Ten pionek jest do wzięcia, król D2. E5 jeszcze trzeba się obawiać, no to chyba wrzucić trzeba F4, chociaż F6 i tu, ale tu się osłabi. To też E5 nie do końca ma sens, bo tu jest bicie, więc dla nas jest bardzo dobrze. Na jego miejscu bym coś próbował chyba poświęcić figurę. Teraz tak, goniec daje szacha, goniec daje szacha, oczywiście. Jak się zasłoni skoczek, to trzasnę i ten będzie miał wolną drogę do końca partii, więc tutaj jest świetnie. No i przejdę tutaj po prostu królem za chwilę, a może na E2, żeby na białym polu przy okazji, ale to już taki szczegół. Okej, więc niech będzie król E2, no i po prostu zdwoję wieżę i wezmę pionka A5. Tutaj sprawa wydaje się prosta. Ale dwie poprzednie partie? Nie no, tutaj robię strzałkę od razu. Tak i tak. Taki ruch będzie grany. No to F4. Chodzi o to, że jak zagra tu, to zamknie sobie gońca. Zagra tak i tak, to ja mogę te pionki zostawić w spokoju. Nie dajemy szans tutaj, żeby on mógł mi... Dobra, i bijemy tutaj. No i te bicie to tam są, nie są groźne. I tu bijemy, tu już wygrywamy. No tutaj już jest kompletna wygrana.
Pytanie, czy tak zagrać? Tak, mogłem tak zagrać, zbić i pionek by doszedł. Akceptuj, oczywiście, rewanż, niech będzie. E4, no niech będzie C5. I sztuczkę sycylijską. Tak, i zagrał szybko D4 z rozpędu. No, bardzo chętnie. Przyjmiemy tego pionka. Okej, E6, takie gambity trochę mora. Tak jak widać, myślę, że skoczek E7, skoczek G6, coś takiego sobie zagrajmy, żeby te E5 nas nie drażniło. A6 już jest, to jest dobry ruch na pewno i tak zagrajmy. A tu jakieś poświęcenia na pewno, goniec E7. Hetman C7, no pionek więcej. No on to na pewno jakiś tam ma. Na pewno jakieś tutaj ma takie korzyści rozwojowe. Tu się będzie chciał ładować, tak? Póki co tu nie może. No co, szybko robimy roszadę. G6, H4, to jeszcze długa droga, mam nadzieję, do tego. Wcześniej zagramy może tak i tak. Albo hetman C7 i na tego pionka się będziemy czaić. Po prostu. Gość na pewno po tej porażce jest taki, na pewno taki troszeczkę podminowany. Zwykle tak bywa. Goniec chce mi zbić tu skoczka, odbije tym. Okej, okay. Hetmanem atakuje tego. No, zmusza to poniekąd go do wybicia, bo będę chciał po prostu zbić tu. Bierze E1. I tym, żeby otworzyć wieżę. No zobaczcie, podstawił. Myślał, że zbije tym i po prostu się pośpieszył. No dobra, szukamy sobie nowego przeciwnika. Z tym gościem już za bardzo nie chcę grać. Za dużo podstawia, a ja tutaj bardziej chcę wyzwania. Pierwsze dwie partie to były właśnie takie, które mnie orzeźwiły bardzo. Dobra, mamy kolejnego gracza. 2,146. No i lecimy D4. Może atak Trompowskiego tym razem, żeby troszeczkę coś innego zagrać. No i ten ruch jest dla nas bardzo dobry. Tu od razu skoczka bijemy i struktura pionków jest uformowana tak i tak. To jest taki typowy plan i całkiem niezły zresztą dla białych. Zobaczymy, jak czarne się zachowają z pionkami. Tutaj myślę, że H4 można zagrać, próbować podgryzać przeciwnika z tej strony. Jest też ruch C3, jest całkiem spoko. Ruch C4 będzie mi się teraz bardziej podobał. Chociaż nie, on C5 może wyrzucić. Chodzi o to, żeby. A, no to w ogóle fatalnie pograł. No to tutaj w ogóle stoję świetnie. Ten pionek jest w ogóle do wzięcia na zawsze, nie? Co ja powiedziałem? Pionek do wzięcia na zawsze? Czasem nie wiem, co mówię. Po prostu chodzi o to, że ten pionek jest bardzo słaby i można go zwyczajnie wziąć i myślę, że w tym wypadku nawet skorzystam z tego prezentu, wezmę go od razu, bo nie ma się tutaj co szczypać. Może teraz spróbuję po prostu wymiany hetmanów, tak żeby nie było tutaj niespodzianek. Spróbujmy. Dlaczego by nie? On prawdopodobnie wróci. Goniec E2, jeżeli goniec D7, to sobie też wrócimy, nie wiem, może nawet z powrotem. Mamy na to czas chyba i no mamy chyba na to czas. Goniec D7, założę się, że tak zagra. Po prostu wrócę, a nawet tak, okej, okay, no to co? Aha, roszady nie mogę. Niech będzie G3, przypilnujemy pionka i też pole F4, ale co, nie mogę zbić tak? No przecież mogę. Już podstawił. Bardzo prosty sposób, no bicie to tam, co nie? No i atak Trompowskiego udał się fajnie. Zbił, przyjął ofiarę. Aha, czekajcie, tutaj, a jeśli tu, a to mam tutaj ruch. No dobra, no to kolejna podstawka, patrzcie, cyk. Bardzo piękna taktyka, jeżeli bije, to tutaj. Tym razem to nie ja podstawię w partii wszystko jak leci, tylko tutaj przeciwnik się już posypał. Wyszło fajnie, wyszło tak gładziutko w tym momencie. Jest dobrze.
No i co teraz? Myślimy w momencie, gdy te myślenie już nie ma sensu, ale to tak zwykle u szachistów też bywa. Jak jesteśmy czymś zaskoczeni, to potem myślimy, które już myśli, przepraszam, myśli już nie mają sensu, co nie? Może przeciwnik tak będzie mi na złość robił, że będzie sobie myślał. Co ciekawe, słuchajcie, jak tutaj bicie, to mogę też tam zbić. Ale on odbije nie, no tak, dokładnie. Jak zagra tutaj, to mogę zbić nawet gońca. Ciekawie to by się ułożyło. No ale dobra, to myślę, że już ta pozycja nie wymaga komentarza. Wszyscy widzimy, co się tutaj dzieje. A dzieje się dobrze. Cała wieża więcej się pojawiła, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Mój drogi przeciwniku, trzeba kończyć. Tak, tak, ale ten speedrun też ma to do siebie na 5 minut, że właśnie tych porażek może być troszeczkę więcej z uwagi na mniejszą ilość czasu. Więc... Przepraszam za dziwanko, no tak to już jest. Na 10 minut na pewno dokładniej można spróbować zagrać na przykład jedną partię w jednym odcinku, więc to też może być bardzo wartościowe. No a do tego myślę, że jeszcze wrócimy, no ale 5 minutek nigdy tego nie było, więc dlaczego by nie spróbować? No przeciwnik myśli, brzydkie zachowanie według mnie. Jeżeli tylko siedzi i tak sobie przedłuża, to bardzo brzydkie. Tego się nie dowiem do końca. Ale patrząc po tym, że on ma zasięg tutaj online i grał w miarę szybko partię, a teraz, gdy już widzi, że przewaga, no to myśli i to jest na pewno niesportowe zachowanie, no ale jeszcze masz 30 sekund. No, dla mnie to jest strata czasu, po prostu takie nieeleganckie zachowanie. Widać, że chyba gość w ogóle nie grał na żywo, albo no nieistotne, zbił. A może miał jakiś, może kurier przyszedł. Okej, tego się nie dowiem. Mogę tylko przypuszczać. No dobra, lecimy sobie i szukamy kolejnego przeciwnika. 2279. Ok, no to niech będzie to obrona Karokan. Troszkę ją potestujemy. O D3 tak można. I tutaj bicie jest takie chyba nie najlepsze. Zagramy sobie logicznie, słuchajcie. Tak i tak. Wow, a to sprytne. A to pewnie jakiś taki ciekawy otwarcie. Dobra, zbijemy tutaj. Jeżeli tu, to ja zagram tak. Ja zagram tak. Dlaczego by nie obronić pionka? Szach, okej, niech będzie tak. No jasne, nie mogę się zasłonić, jak zagram tu. Nie, no mogę tak zagrać, dlaczego nie? Jeżeli tu... Aha, tutaj, dobra. Nie, no mogę tak. Oczywiście on mi sprzątnie tego gońca, ale bronię się. No, takie tutaj fajne rzeczy powstały. Jeżeli uda mi się stąd wygrzebać, a raczej tak, chociaż on tutaj nieźle próbuje mnie dociskać, patrząc po tym, co gra. Teraz tak, jeżeli tu... Słuchajcie, no ryzyk fizyk, nie wiem, czy jest poświęcenie. Możliwe, że jest. Raczej gońcem bym się obawiał. Tutaj skoczek. Będę musiał uciekać. No dobra, będę cierpiał, ale za figurkę. Więc F6, uciekaj stąd. Dokładnie. No i co? I roszada. Bo teraz tak, bicie. Aha, bicie. I tu.
Jeżeli tu zbije, on mi zbije hetmana, ja zbijam tu, on tu, ja tu. Dobra, to się będzie zgadzać. Bo jeżeli on zbija tutaj, to ja zbijam tutaj. To się zgadza. Okej. Są taki ruch broniący. Znaczy on tak zagra w pożądalu. Zbijamy tutaj. I tak. Jestem z przodu. Partia jest wygrana. Bo pionek więcej, zepsute pionki i zbijam tu. Finalnie gościowi coś nie wyszło. Bardzo chętnie wymienię wszystko. Dobra, on tutaj chce zagrać król do przodu, bo po tym ruchu mogę po prostu b6 i tam potem na e2 się wtrynić. Coś tutaj będzie kombinował. Myślę, że po prostu b6 na spokojnie, obronię pionka. Okej. Może tak, żeby nie było wieży na g4, potem tak. To g6, f5, coś takiego. Tak, żeby król wyżej poszedł. Myślę, że aż tak dokładnie tutaj nie muszę grać. Ta partia powinna się. O, tam mogłem zagrać. No właśnie. No właśnie, troszkę za szybko pograłem. Poszukać innej opcji. Tak, może tak. No właśnie, bo wieża E1 jakby poszła, to już by było ok. Dobra. Tu. No może niech sobie stoi w miejscu. Zagrajmy tak, żeby zagrać tu. Nie pozwalasz. Jasne, wracam. To teraz będę miał opcję taką. F3. Tu i tu będzie się tak bronił. No, masz, no ma możliwość. Ma możliwość. Zagramy tak. Zawsze mam opcję przełomów. Zagram tutaj i opcję przełomów taką mam. Król się zawsze tu może schować. Tu, o, no to teraz. Oczywiście bije. No on tam wejdzie, żeby łapać kontrę, ale to też ja jestem tutaj bardzo szybki, jeśli chodzi o te pionki. I dajmy szacha. Kolejnego, żeby ewentualnie tu dać szacha. Idę tym pionem szybciutko. Może tak. Żeby tam wieża też miała jakieś opcje. Może tutaj, bo król zawsze do tego pionka się przytuli. Okej, mamy to. Szukamy sobie nowego przeciwnika. Karokan działał, słuchajcie. Stanie tego karokana tutaj gram. Z fajnymi skutkami. C4, może E5. Dlaczego by tak nie zagrać? Nie muszę grać D5 od razu przecież. Okej. I aktywnie gonię C5. Bo według mnie ten pionek powinien stać tak generalnie. Ale dobra. Mamy taką pozycję. No i co teraz tutaj? Nawet tak. D6 z opcją skoczka. Skoczek zagra tu. Ale dobra. Niech będzie tak. Skoczek H3 musi grać prawdopodobnie. Zróbmy tą roszadę. I niech będzie A5, żeby goniec się schował, w razie czego, jakby tutaj był atakowany. Mi się podoba. Wejście tu, wejście tu. Zawsze będę celował w słaby punkt. Skoczek stoi bardzo dobrze. Tu myślę, że król musi uciekać i potem F3. Długa droga przed nim. Dokładnie, a to wtedy wejdę tutaj. No dobra, skoczek wchodzi. Bo nie, skoczkiem tu oczywiście nie mogłem. Ale to teraz tutaj. Czarnopolowy goniec, jak zostanie zdjęty z jego strony, to dla nas bajka. I zagranie takie. Zobaczcie, skoczek biały nie może nigdzie ruszyć. Uważam, że jest świetnie. Taki ruch możesz zagrać. No dobra. Pytanie, co dalej teraz? Trzeba się zastanowić. Myślę nad biciem. Zbijemy to. Bo jeżeli zbiję pionek, to ja się tam pojawię hetmanem. Wejdę hetmanem, wymiana hetmanów na pewno będzie ok. Fakt, że on ma centrum, ale ja mam tego czarnopolową bestię. I teraz
Mogę wejść nawet tutaj. Tutaj on się zasłoni, mogę tak zagrać. Nie zasłonił się. Niech będzie tak. Chodzi o to, że jak on tu by zagrał, to musiałbym od razu zbić, a tak nie muszę. Więc się kulturalnie schowam tym gońcem na A7. Z ukrycia będę polował. I wstawienie wieży gdzieś tutaj, może jakieś. No właśnie, on sam tutaj próbuje rozstrzygać spory. Myślę, że tak. Tylko teraz tak, jak zagram tu, to tu się pole osłabi. Takie będą manewry. Niech będzie najpierw takie zagranie. Hetman F4 nie, bo tutaj wisi. Dobra. Dobra, F6 z opcją bicia i na przykład takim ruchem, znaczy się na G5. Wycofał, dobra. Teraz pytanie, czy tu. No tak, wymiana hetmanów będzie chyba ok. Tu zawsze zrobię przełom, wieże stoją dobrze, a ten pionek teraz wisi. Muszę to w ogóle zbić, wieża zbije. Skoczek zbił, więc mam opcję zbicia tutaj, tylko pytanie, czy w tej. No tak, muszę to zbić, bo teraz jest dobra wersja bicia tu. Jak on tu. A, to ja mam też opcję taką, że zdobywam jakość. A, mogę tak zagrać, mogę tak zagrać. Też to jest całkiem sensowne, ale no chyba po prostu jakość, tak? No bo dlaczego nie? Jak on zbije, to H6, żeby tego pionka trzymać. Dokładnie, H6. Taki ruch nie działa, bo mam tutaj. Trzeba zabezpieczać też tyły. Ja myślę, że prosty plan. Goniec C5, goniec B4 i likwidacja tego skoczka. No tak, oczywiście. Tutaj chyba łatwo, łatwo to wyszło. Dobra, tak i tak. Bo jak zlikwiduję skoczka, to dobiorę się do tego pionka. To widziałem. Tutaj jak zbiję i zbiję, to mam też opcję taką. No to tym bardziej mam teraz taką opcję. Wieża jest niebroniona. No to taktyka, bardzo prosta zresztą. OK. Kolejny szach, zdjęcie skoczka. Dobra, moi drodzy, mamy to. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, za oglądanie. Zbliżamy się do 2200 rankingu, więc już całkiem, całkiem ciekawie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.